młodzi, aktywni i nie zamierzają spędzać wakacji przed komputerem. Przyjeżdżają na treningi bokserskie 3 razy w tygodniu i pomimo upałów wyciskają z siebie wiele energii. Ćwiczymy mięśnie, bokser jest tam, postawy i tak dalej. Obronę i ćwiczenia wzmacniające. Ogólnie ćwiczenia, boks i no oderwanie się od komputera. Jaworznicka Szkoła Bokserska Jawor Team zaproponowała nieodpłatne zajęcia dla młodzieży, która chce aktywnie spędzać czas w wakacje. Zajęcia prowadzimy poniedziałki, środy i piątki od godziny 11 do 13. I tutaj naprawdę wszystkich zapraszamy, aby było przy takich upałach jeszcze bardziej ciepło niż dzisiaj. Jest to również dobra okazja, aby wypatrzyć wśród młodych adeptów perełki, które mogą w przyszłości startować w bokserskich zawodach. Przychodzą tutaj i mają zajęcia ogólnorozwojowe z elementami boksu, więc na pewno jest to bardzo dobry czas, żeby rozpocząć swoją przygodę z tym sportem, no i zostać jak najdłużej. Najjaśniejsze punkty, które tutaj właśnie zaczynały, na wakacyjnej szkole boksu, Dawid Miziołek, Julka Kiermasz, Kamil Młodziński i oni zostali w boksie i naprawdę wychowali i zdobyli tutaj piękne trofea. W poniedziałek 13 uczestników pod okiem Arkadiusza Małka i w towarzystwie zawodników klubu rozpoczęła przygodę z boksem. W środę było ich już ponad 20. Mama zauważyła w gazecie, że zaczął się w Jaworznie boks od 1 sierpnia. Zacząłem od tamtego roku chodzić i mi się zaczęło spodobać. Mama im powiedziała, że prawie cały dzień jestem na polu, dlatego powiedziała mi, żebym w wakacje chodził na jakieś zajęcia, to się tu zapisałem. I jak jest? Fajnie. Koledzy są mili, koleżanki też. I też gramy w piłkę i koszykówkę. Kolejny trening w piątek. Wszystkie zajęcia odbywają się w hali MCKiS na Leopoldzie. Zachęcamy wszystkich, starych i młodych, którzy chcą aktywnie spędzać czas w wakacje, do Jaworznickiej Szkoły Bokserskiej Jawor Teamu.